Pokój i dobro, kochani. Dzisiaj jest poniedziałek, 16 stycznia. W Liturgii Franciszkańskiej obchodzimy wspomnienie świętych Berarda i towarzyszy pierwszych męczenników franciszkańskich. A ja bardzo serdecznie zapraszam Was na Zielone Pastwisko. Dzisiejsza Ewangelia, kochani, mówi o tym, że przepisów Starego Testamentu nie można przenosić do Nowego Testamentu. Stary Testament był ważny, prawo Pańskie było ważne, regulowało różne sprawy, ale na, w pewnym etapie historii zbawienia. Natomiast teraz przyszło coś nowe. Jezus przyszedł, aby pogłębić, aby rozszerzyć to prawo. Jak czytamy dzisiaj w pierwszym czytaniu z listu do Hebrajczyków, kiedyś arcykapłan musiał złożyć ofiarę za swoje własne grzechy. A później dopiero składał ofiarę za grzechy ludu. W Nowym Testamencie Pan Jezus, ponieważ nie uczynił żadnego grzechu, nie musiał składać ofiary już za swoje własne grzechy, ale od razu złożył ofiarę za wszystkich ludzi. Złożył jedną, jedyną, niepowtarzalną ofiarę swojej śmierci i zmartwychwstania. I z tej ofiary w czasie każdej przyświętej korzystamy, uobecniamy. Ona znów przychodzi do nas, abyśmy Ją na nowo przeżywali i korzystali z owoców, której daje Eucharystia, która jest dziękczynieniem za to, że Bóg Ojciec posłał swojego Syna, aby za nas umarł i zmartwychwstał. Faryzeusze w dzisiejszej Ewangelii zadają pytanie Panu Jezusowi, dlaczego Twoi uczniowie nie poszczą? Otóż ich podejście do postu jest zupełnie inne niż podejście Pana Jezusa. Dla nich post jest formą dojścia do doskonałości. Natomiast u Pana Jezusa jest odwrotnie. To właśnie on, jako doskonałość, jest powodem tego, że jego uczniowie poszczą ze względu na Pana Jezusa. Kochani, mamy patrzeć na Stary Testament w świetle Nowego Testamentu. Stare prawo było wychowawcą, które miało doprowadzić do takiej formy doskonałości miało doprowadzić do Pana Jezusa. Kochanie, ja teraz coś bardzo ważnego, na co chciałbym zwrócić Waszą uwagę. W wielu religiach współczesnych, jak również ludzi, którzy uważają się za poszukujących, jak również uwaga w kościele, jest często tak, że ludzie niektórzy zatrzymują się na Starym Testamencie, nie poszli dalej, wciąż korzystają jak gdyby z tej filozofii myślenia starotestamentalnego. Na przykład korzystają z religii naturalnej, mówiąc sobie: im więcej złożę ofiar Panu Bogu, tym bardziej mogę liczyć na jego przychylność. Im bardziej na czymś mi zależy, tym większą ofiarę muszę złożyć. Kiedy złożę na tace dużą ofiarę pieniężną, to Pan Bóg nie ma innego wyjścia On po prostu musi już mnie wysłuchać. A więc daję Panu Bogu coś, aby coś otrzymać. Jest to religia, religijność naturalna. Nie jest ona kompletnie zgodna z chrześcijaństwem, i dlatego. Dla tych ludzi, którzy myślą tą religijnością naturalną, krzyż jest zgorszenie. W Starym Testamencie mówiono oko za oko, ząb za ząb. Było to złagodzeniem wcześniejszej formy, w której mowa była o tym, że jeżeli ktoś cię na przykład wybił ci oko, to powinieneś go zabić. Więc to prawo było taką normalizacją, taką, taką lajtową wersją. Jeżeli ktoś wyłupie ci oko, to zrób mu to samo, nie zabijaj go, ale zrób mu tylko i wyłącznie to samo. Była to wersja pośrednia, która prowadziła do tego, żebyśmy miłowali nawet naszych nieprzyjaciół. W Starym Testamencie miałeś obowiązek szanować tylko swoich ziomków, tych, którzy należeli do Twojego narodu. Nie musiałeś szanować i kochać innych, nie musiałeś się z nimi dzielić. Natomiast Jezus przyniósł zupełnie inne prawo: szacunek do każdego człowieka, bez względu na pochodzenie, uwaga, bez względu na zamożność i bez względu na. Kolor skóry, bez względu na wiek, płeć. Często dziecko było spychane na margines, a Jezus przeprowadzał dziecko stawie i powiedział: Jeżeli nie staniecie się jak dzieci, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego. Często kobiety były spychane na margines, tak było w prawie. Natomiast Jezus rozmawiał z Samarytanką. Jezus mówił o tym, że nie ma już. Różnicy pomiędzy kobietą a mężczyzną, pomiędzy Grekiem, Żydem. Wszyscy, wszyscy są kimś jednym w Chrystusie Jezusie, o tym mówi święty Paweł. Oczywiście kobiety różnią się od mężczyzn, to nie trzeba nikogo przekonywać. Oczywiście każdy ma inną fizjonomię, inne zadania w rodzinie, w Kościele, ale wszyscy mają równe prawa, jeśli chodzi o przystęp do łaski. Kochani, przestańmy wreszcie myśleć kategoriami Starego Testamentu, aby zarabiać sobie na niebo. Niebo już zostało kupione. Jezus już wykupił dla nas niebo. W takim razie ktoś powie: W takim razie, jaka jest rola naszych dobrych uczynków? Nasze dobre uczynki, kochani, są odpowiedzią na tę Bożą Miłość. Gdyby nie było tej odpowiedzi, gdybyśmy nie chcieli współpracować z łaską Pana Boga, to jak mówi święty Jakub, nasza wiara byłaby martwa. A więc. Nie musimy zarabiać na niebo, mamy je za darmo, ale powinniśmy przyjąć ten dar i starać się pomnażać wszelkie dobro, które Pan Bóg nam, którego Pan Bóg nam udziela. Przyjmijcie, kochani, teraz na zakończenie Boże Błogosławieństwo. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Wszystkiego dobrego, kochani. Szczęść Boże, Papa. Pa. Do jutra.